W sali widokowej Nidzickiego Zamku odbył się finał 17. Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie imienia Ludwika Ekierta. Tegorocznym zadaniem uczestników konkursu było wykonanie dokumentacji zdjęciowej oraz zebranie informacji o wybranej postaci, instytucji lub zakładzie pracy w dziejach ziemi nidzickiej. Uczniowie wyszukują sobie po prostu ciekawą postać, albo instytucję, albo zakład pracy. I chcę powiedzieć, że za chwilę będą różne elementy prezentowane, ale wszystkie związane z naszym powiatem. I to jest ideą, żeby poznawać, badać i popularyzować walory przyrodniczo-historyczno-kulturowe naszego powiatu. Zmagania finalistów oceniało jury w składzie Adam Płoski, Janusz Kwiatek, Paweł Kaszuba oraz Józef Kotwicki. Pierwsze miejsce zdobyła Paulina Sutkowska, uczennica Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Drugie miejsce wywalczyła Natalia Roska, uczennica Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Na ostatnim miejscu podium stanęła Weronika Jaroszewska, również uczennica Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe.